Cześć, witajcie, ja jestem Peszymiec, a to jest kolejny odcinek na moim kanale i jest to już drugi odcinek z serii Carcassonne. W tym odcinku nie przedstawię żadnego z dodatków, nie przedstawię żadnej innej podstawki, natomiast powiem co nieco o tym, jakie dodatki mamy do Carcassonne, jakie można podzielić, jakie są dostępności i tak dalej. I w skrócie, w jaki sposób najlepiej jest je kupować, w jakiej kolejności, żeby one do siebie pasowały, żeby rozgrywka była bardziej złożona, taka barwniejsza niż bez tych dodatków. No może nie bez tych dodatków, ale nie można tego tak chaotycznie kupować, żeby... Bo wtedy może to wszystko nie grać, nie współgrać ze sobą. Powiem też w tym odcinku o różnych innych podstawkach, bo nie tylko jest ta podstawka podstawowa, są też inne edycje gry. I o tym właśnie w tym dzisiejszym odcinku opowiem. I nie ma w opisie linka do starszej wersji tego odcinka, bo nigdy starsza wersja tego odcinka nie powstała. W poprzedniej edycji tej serii po prostu nagrywałem dodatki od początku, a teraz trochę o nim opowiem na początku. A więc dodatki do Carcassonne dzielą się na rozszerzenia, mini dodatki i unikalne dodatki. I teraz będziemy po kolei po tych różnych rodzajach jechać. A na razie tylko powiem, że rozszerzenia są największe, zawierają najwięcej nowych elementów, są najdroższe i najłatwiej dostępne. Mini dodatki, jest ich dość niewiele, ponieważ ciężko odróżnić mini dodatki od unikalnych dodatków. I mini dodatki mają mało elementów, natomiast są ukierunkowane na jedną jakby nową mechanikę, w rozszerzeniach jest ich więcej, a unikalne dodatki od mini dodatków różnią się naprawdę mało. Ale o tym więcej za chwilę. Na ten moment wydano według mojego rachunku 53 dodatki łącznie, licząc oczywiście dodatki z tych wszystkich trzech kategorii. A teraz przechodzimy do rozszerzeń jako pierwszych. To jest lista rozszerzeń. Jak widzicie, jest ich 10, przy czym ostatnie rozszerzenie, cyrk objazdowy, występuje tylko i wyłącznie do nowej edycji. Nie jest ono jakimś specjalnym dziełem, więc nie żałujemy specjalnie, no ale nie ma go do starej edycji, trzeba o tym wspomnieć. Cena takich rozszerzeń waha się zazwyczaj od 40 do 50 zł. I taka właśnie jest ich cena, a ich dostępność zależy od poszczególnego dodatku. I w tym miejscu trzeba wspomnieć o pewnym szczególnym dodatku z tych wszystkich, czyli dodatku Hrabia, Król i Rzeka, który w istocie nie jest jakby rozszerzeniem, tylko to jest kilka unikalnych rozszerzeń, które zostały złączone i stały się jednym dużym dodatkiem. W skład dodatku Hrabia, Król i Rzeka schodzą rozszerzenia Król i Złodziej, potem zmienili nazwę na Barona Rabusiu, a nie Złodzieja, Rzeka 2, rozszerzenie, Miejsca Kultu, czy Heretyk i Miejsce Kultu właściwie się to nazywa, oraz rozszerzenie unikalne Hrabia Carcassonne. Tak, no i w tym odcinku nie będę wymieniał zawartości poszczególnych rozszerzeń, bo od tego będą następne odcinki tej serii. Natomiast teraz przejdę do krótkiego opisu mini dodatków i potem już zacznę mówić o tym, w jakiej kolejności należy te dodatki kupować, bo to jest w sumie w tym odcinku najważniejsze. I tutaj mamy spis mini dodatków. I mini dodatki, generalnie, te pierwsze 6 mini dodatków, składają się z 8 płytek oraz jakichś dodatkowych elementów i to wprowadza jedną nową rozszerzenie do gry. Kręgi w zbożu z numerem drugim, bo właściwie jest to druga wersja tego dodatku, składają się z 6 pustanych płytek, a świta składa się z samych pionków. Ale o tym już w poszczególnych odcinkach o tych mini dodatkach. A tutaj mamy spis unikalnych dodatków. Unikalne dodatki dlatego są unikalne, dlatego że są najbardziej unikalne ze wszystkich, to znaczy najtrudniej je dostać. Niektóre z tych na tej liście, na przykład ten, który w cyrylicą napisany, którego nawet nie umiem przeczytać, nie mówiąc o tym, żebym miał się dowiedzieć, gdzie go mogę kupić. W życiu go nie dostanę, dlatego z tych dodatków przedstawię tylko te, które mi się udało kupić. Natomiast to nie znaczy, że wam się udaje kupić, to nie jest wcale takie proste i w niektórych przypadkach jest to bardzo drogie. Na przykład dodatek Tunele czy Kręgi w zbożu, ale jeden, a nie dwa, chodzą na eBayu po na przykład $200. W życiu takiego czegoś nie kupię, jeśli kiedyś trafię tam, nie to ok. I z tych wszystkich dodatków, niektóre są dla nowej edycji, niektóre dla stałej, niektóre nawet dla obu. I ja będę je wymieniał również w tych poszczególnych następnych odcinkach, ale tylko, jak już mówiłem, tylko te niektóre, które mam. I jeśli chodzi o te dodatki,
to one zazwyczaj są jeszcze mniejsze niż w nich dodatki. To znaczy mają na przykład po 5 płytek albo 6 płytek i żadnych pionków do tego, natomiast to wcale nie znaczy, że są tańsze niż mini dodatki, bo mini dodatki na przykład kiedyś chodziły po 10 zł sztuka, a dodatek szkoła, który ma dwie płytki i pionka, chodzi po 30 zł jakoś. Trzeba wam wiedzieć też, że oprócz tych dodatków są także inne podstawki gry, to znaczy na przykład jest to edycja zimowa, Carcassonne Gorączka Złota i wiele takich innych rzeczy jest. Ja w sumie nawet nie wiem, ile ich tak naprawdę zostało wydanych, ciężko jest znaleźć o tym informację. Niektóre nawet zostały wydane tylko w Anglii, na przykład przez pół roku, potem zniknęły. Jakieś dziwne rzeczy się z tym działy. Więc tylko powiem, że jest taka możliwość innych gier, natomiast ja nie będę się na nich skupiać. Generalnie póki co, może jak się skończą mi dodatki do nagrywania, a póki co się nie kończą, to wtedy będę mógł skupić się na tych. Ale takie rzeczy istnieją, natomiast nie są one powiązane z podstawową wersją Carcassonne i dlatego raczej nie jest możliwa rozgrywka między takimi edycjami, więc póki co nad nimi się nie skupiamy. I teraz kwestia kolejności kupowania tych dodatków. W jaki sposób ja polecam wam kupować dodatki? Otóż w pierwszej kolejności trzeba kupić dodatek duży, rozszerzenie numer 1, czyli Karczmy i Katedry. Jest to podstawa do rozbudowy rozgrywki. W drugiej kolejności należy kupić drugie rozszerzenie. Kupcy i budowniczowie. Jest to podstawa do rozszerzenia rozgrywki. Potem można wybierać. Na podstawie tych moich opisów dodatków wybierzecie sobie potem. Nie należy iść potem 3, 4, 5, 6, 7. Ja tak szedłem i mówię wam, że to był zły pomysł. Bo na przykład dodatek numer 3 totalnie nie pasuje do mojej rodziny. Tak, on jest agresywny, to znaczy można przeszkadzać innym. W większym stopniu niż w podstawce. I to się nie podoba ludziom. No, po prostu nie nadaje się dla rodzin na przykład. I po tych pierwszych dwóch dodatkach można na przykład sobie kupić jeden większy dodatek, a potem przejść na małe dodatki. Małe dodatki nie są wcale złe, jeśli się okaże, że mały dodatek, mini dodatek albo unikalny dodatek będą gdzieś dostępne, to kupujcie je, jeśli macie te dwa duże rozszerzenia, bo no na pewno to nie zaszkodzi. Natomiast gdybyście mieli grać samą podstawkę z małymi dodatkami, to by nie działało. Bo podstawka ma 72 płytki, mini dodatek ma 8 płytek. I po prostu tych płytek z dodatku byłoby za dużo. Ta rozgrywka by się popsuła. Więc żeby grać z mini dodatkiem, najlepiej co najmniej jedno duże rozszerzenie do tego włączyć, a najlepiej te dwa pierwsze. Bo wtedy rozgrywka jest zbalansowana i te płytki z mini dodatku nie przychodzą cały czas, bo one no, są irytujące, jak tak cały czas się pojawiają. A więc jeśli widzicie gdzieś ofertę unikalnego dodatku do waszej edycji, to kupcie go, jeśli macie te pierwsze dwa. Kupcie go, bo no, oczywiście w jakiejś rozsądnej cenie, mam nadzieję. Bo one się znikają z rynku szybko, nie? Więc warto je kupować naprawdę. Polecam. W tym odcinku to już by było na tyle. Jeśli się wam spodobało, to nie zapomnijcie dać łapki w górę, zasubskrybować mój kanał, napisać pozytywny komentarz. Aha! Jak subskrybujecie, to musicie kliknąć dzwoneczek. Muszę się nauczyć to mówić. No i na następny odcinek zapraszam za tydzień. Do widzenia.